Po raz kolejny w Sieradzkim Parku Etnograficznym odbyło się spotkanie z kulturą ludową. W skansenie zaprezentował się zespół Ziemia Sieradzka oraz pary taneczne ze szkoły tańca Katarzyny Kałuziak. Jeździliśmy do różnych zagranicznych krajów, oprócz tego tutaj w Polsce, na różnych festiwalach. Bierzemy udział we wszystkim, co jest związane z kulturą właśnie ludową. A skąd u Ciebie takie zainteresowanie tańcem, kulturą ludową również? Taniec zawsze mi się podobał. Na początku nie chcieliśmy tańczyć tańców ludowych, ale kiedy na przykład wyjechaliśmy już za granicę, ludzie tak podziwiali te wszystkie stroje, zaczęło nam się tam troszeczkę to podobać i tak się zrodziła ta miłość do folkloru. Co daje Wam udział w takich przeglądach? No na pewno nowe doświadczenia, możemy zaprezentować swoje umiejętności, poznajemy również osoby z innych krajów, ich kulturę, ich tańce, wszystko tak naprawdę. Publiczność mogła podziwiać tańce z różnych rejonów, nie tylko z Polski, ale także świata. Gościem specjalnym był Hindus Anil Mahado, który zaprezentował taniec Bollywood. Ogromne zainteresowanie publiczności i gromkie brawa młodzi tancerze otrzymali po wykonaniu samby, czaczy oraz pasodoble. Bardzo ładne, przyjemne, ładne, jest na co popatrzeć. Moja córka też się uczyła, też tańczyła w Domu Kultury. I jak się podoba? Bardzo ładnie. Czy warto organizować takie... No, że tak. Przyszłam zobaczyć, jak pięknie tańczą nasi tutaj sieradzanie. No bardzo ładnie. Jak się podoba? Pięknie, nawet tutaj tańczyłam też. No bardzo mi się podoba, ja bardzo to lubię i kocham taniec. Na spotkaniu z kulturą ludową nie mogło zabraknąć tradycyjnych polskich tańców. Młodzież zatańczyła poloneza, kujawiaka, oberka i krakowiaka. Dla sieradzan jest to jakaś forma spędzenia niedzielnego popołudnia. Ja myślę, że w ofercie każdego miasta powinno być coś dla każdego. Są ludzie, którzy gustują w muzyce ludowej, są ludzie, którzy lubią muzykę rockową. Sam jestem fanem i to dosyć ciężkiego grania. Są różne zjawiska kulturowe, gdzie jedni chodzą na odczyty, drudzy chodzą do kina, do teatru. Myślę, że o to chodzi, żeby dla każdego było coś, co stanowi dla niego jakąś ciekawą atrakcję. Spotkania z kulturą ludową zorganizowane zostały przez Fundację Wspierania Kultury Miasta Sieradza oraz Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Na kolejną edycję zapraszamy 30 lipca i 20 sierpnia. Życki tam rosną pożycki, trzeba by je łoberwać. Idzie Maja, płynie pod kolanka, tu nie trzeba by ją ratować. Idzie Maja, płynie pod kolanka, tu nie trzeba by ją ratować.